Kiedy myślimy o diamencie, najczęściej widzimy przed oczami albo biżuterię, albo jakąś bardzo twardą, bardzo mocną rzecz. Diament jest w rzeczywistości bardzo, bardzo rzadkim minerałem z gromady pierwiastków rodzimych i nazwa pochodzi z łaciny, z greki i oznacza niepokonany, niezniszczalny. Oczywiście wiemy, że odnosi się to do jego niewiarygodnej wytrzymałości i twardości. Jest to po prostu najbardziej, najtwardsza znana substancja występująca w przyrodzie. Diament jest zbudowany z węgla i po raz pierwszy udowodnił to Anton Lavoisier, który spalił pod szklanym kloszem diament, używając po prostu promieni słonecznych skupionych soczewką. Ale dlaczego diament jest tak ceniony? Ma on doskonałe właściwości, ma dobrą przewodność cieplną, jest izolatorem. Oczywiście poza diamentem niebieskim, który jest półprzewodnikiem, jest bardzo trudno topliwy, około musi być 3500 stopni Celsjusza, żeby się stopił. I jest odporny na działanie kwasów i zasad. Może również zawierać wrostki, czyli może mieć w sobie inne minerały. Najczęściej tworzy on postać, jest spotykany w postaci ośmiościanu, sześciościanu. Bardzo często jego krawędzie są zaokrąglone. W przyrodzie obok grafitu, fullerenów, nanopianki, nanorunek i grafenu jest jedną z sześciu odmian alotropowych węgla. Przezroczyste diament zwykle zawiera w sobie śladowe ilości azotu, glinu, boru, manganu, krzemu, magnezu i chromu. Diament poza użyciem przemysłowym, poza gdzie wykorzystuje się jego właściwości, jego twardość, jest stosowany w biżuterii. Diament po obróbce przez człowieka, po szlifowaniu, po obróbkach jubilerskich nazywa się brylant i najczęściej wówczas przyjmuje kształt stożka. Ponieważ diament jest bardzo rzadko spotykany i jego właściwości są bardzo poszukiwane, dlatego również cena diamentów jest wysoka. Dlatego diament jest jednym z najcenniejszych materiałów, jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie można odnaleźć w ziemi, wydobyć. No i później, gdy już jest używany w przemyśle bądź też w jubilerstwie, również jego cena jest bardzo wysoka.